Nazywam się Patrycja Kazadi i mam przyjemność wcielać się w postać Rery. Kiedy dowiedziałam się, że jest casting do serialu Bodo, czyli o losach Eugeniusza Bodo, miałam świadomość, kim jest Eugeniusz Bodo i w jakich latach żył. Zdziwiłam się, że w ogóle jest propozycja przyjścia na casting, bo do jakiej roli? Nie ukrywam, że zawsze marzyło mi się zagrać w filmie, który jest oparty na faktach autentycznych, a co więcej opowiada o czasach już w tym momencie historycznych, jeżeli chodzi o Polskę. Praktycznie spędziłam całe jej życie, chciałam wiedzieć dokładnie wszystko, włącznie z tym, że studiowałam sposób, w jaki ona się wysławia, jak chodzi, jak się rusza. Oglądałam zarówno materiały, które pokazywały ją prywatnie, jak i materiały, które pokazywały ją, jak grała, więc chciałam wiedzieć, jak też tańczy, jak śpiewa, czy jest dobra aktorką, w czym jest dobra, w czym mniej. I jakby wszystko to naśladować, oczywiście dając troszeczkę od siebie, ale bo też naszemu reżyserowi zależało na tym, abyśmy nie odtwarzali wszystkiego jeden do jednego, ale gdzieś tam, żebyśmy się inspirowali postacią autentyczną. Więc nie ukrywam, że spędziłam wiele miesięcy z Reli i była to niesamowita praca. Pierwszy raz miałam okazję pracować w ten sposób nad filmem czy serialem, gdzie przygotowujemy się miesiącami. Do tego oczywiście próby scenograficzne, kostiumowe, próby wokalne, próby taneczne, więc to naprawdę, myślę, pierwszy raz biorę udział w tak dużej produkcji i myślę, że pierwszy raz takowa produkcja ma miejsce w Polsce. Reli była jedną z największych miłości życia Eugeniusza Bodo. Dla niej on był zdecydowanie miłością życia i pierwszą jej miłością. Reli pochodzi z Tahiti i w bardzo młodym wieku stała się gwiazdą Hollywood. Udało jej się zagrać w filmie na skalę światową. Poznała producentów z Hollywood i przyjechała do Europy promować właśnie ten film. I na jej szczęście i nieszczęście zakochała się w Eugeniuszu Bodo i postanowiła zostać i spędzić z nim resztę życia, zostać w Polsce. No, różnica myślę, że jest ogromna. Po pierwsze są plusy i minusy. Moim zdaniem plusy na pewno są takie, że mamy niesamowite możliwości technologiczne. Świetne kamery, efekty dźwiękowe, efekty specjalne. No jest to w ogóle nie da się tego porównać, bo jak miałam przyjemność oglądać, też studiować filmy z tamtego okresu, przygotowując się do tej roli, no to troszeczkę się to ogląda jak taki żart, no po prostu szczególnie dla mnie osoba, która jest jeszcze młoda, więc kiedy ja się urodziłam, to już te filmy wyglądały zupełnie inaczej, tak, to jest kompletna abstrakcja. Natomiast miały niesamowity szyk, niesamowitą atmosferę, klimat, którego teraz już nie ma. Podoba mi się też, że bardzo często właśnie była wplatana muzyka w filmy. Aktorzy byli wszechstronnie utalentowani. Wykazywali się ogromną charyzmą i tam, ponieważ właśnie nie było tych wszystkich efektów i tak dalej, trzeba było się czymś wykazać, żeby zainteresować widza przez tak długi okres czasu. Oczywiście, czarną perłę. Tak, większość, znaczy moje wszystkie stroje są oryginalne, to znaczy, że pochodzą z tego okresu, więc bardzo oczywiście musimy na nie uważać, ale to też wprowadza nas w ten klimat. Ja jak przychodzę na plan, przychodzę łysa w dresie, w moich martensach i jakichś tam metalowych biżuterii i tatuażach, po czym po dwóch godzinach zdaje się zupełnie innym, to też nam bardzo pomaga oczywiście wejść w rolę. Do tego scenografia, mamy niesamowitą ekipę. Nie mogę się po prostu doczekać premiery, aż zobaczycie, co my tutaj wyprawiamy.